Te drużyny mają wiele starych porachunków do wyrównania. Dziś mają ku temu okazję. Czy staną na wysokości zadania? Przekonajmy się. Witamy Państwa serdecznie. Szykuje nam się tu wieczór pełen piłkarskich emocji. Pierwszy gwizdek powinien zabrzmieć już za chwilę. Podczas tego spotkania będziemy Państwu towarzyszyć my, czyli Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza Ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok i koloryt, więc zapraszamy. Raków Częstochowa zmierzy się z poznańskim Lechem. Bardzo się cieszę, że możemy komentować to spotkanie. Liczę na ogromne zaangażowanie ze strony zawodników i po prostu na kapitalne zawody. Oto wyjściowy skład Rakowa Częstochowa na dzisiejsze spotkanie. Trener postawił chyba na tradycyjne 1-4-5-1, Jacku. Na to wygląda. Zaryzykowałbym twierdzenie, że to strategia, o ile nie ofensywna, to przynajmniej mająca na celu kontrolę boiskowych wydarzeń. Zakładam, że trójka środkowych pomocników będzie tu chciała zdominować rozgrywanie z pomocą dwóch szerzej ustawionych, włączających się do ofensywy i obsługujących napastnika skrzydłowo. Uwaga, składa się do strzału, ale bramkarz nie musiał się specjalnie wysilać, by uchronić zespół przed stratą bramki. W takim zestawieniu zagra dzisiaj Lech Poznań. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak zareagują na to rywale? No i jeszcze jedno, czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Obrona, ale niebezpieczeństwo nie minęło. No szkoda teraz, ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego woleja. Tudor. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Dobrze, teraz znalazł partnera. I Raków bez piłki. Frank Tudor. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Był tam dobrze kryty. Dośrodkowanie zatrzymuje się na pierwszym przeciwniku. Piłka poza boiskiem. Wznowią od bramki. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Radosław Murawski. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Afonso Souza. Fablowany piłkarz Lecha, ale utrzymują się przy piłce. Sędzia nakazał grać dalej. Sędzia pokazuje, że będzie aut dla Lecha. No, teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Frank Tudor. Jean Carlos. Raków ma sporo przestrzeni w bocznej strefie boiska. Dobrze, ofiarnie blokuje do środka. Przewinienie. Sędzia zdecydowanym gestem pokazuje, że będzie rzut karny.
czy otworzy wynik spotkania. I gol! Pewny strzał! Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Piłka z 11 metrów powędrowała do bramki. Na linii bramkowej brak reakcji. Była nadzieja na łatwy łup, jednak nie tym razem. Strzał był skierowany do boku. Prowadzą zatem 1-0. Radosław Murawski. Lech Poznań rozpocznie grę rzutem wolnym. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Tyle, że piłka grana była w zasięgu rąk bramkarza. To on ją zgarnął. Zawodnik Rakowa faulowany, ale sędzia nie przerywa gry. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Strzelić do szatni gola na wagę prowadzenia. Ależ to daje kopa. Nie zdziwię się, jeśli w drugiej połowie dołoży kolejne bramki. Traci tę piłkę bez faulu. Jeden z piłkarzy Rakowa faulowany. Utrzymali się jednak przy piłce. Sędzia nakazuje grać dalej. Kowaczewicz. Kamil Pestka. Utrzymuje się przy piłce. Przy bierności rywali. Czy trafi do siatki? Nadal coś z tego może być. I rozpoczniemy grę od bramki, a wyglądało to nieźle. Gdyby nie ten blok, mogła być bardzo groźna wrzutka. Odzyskują teraz piłkę. Radosław Murawski. Pestka. Kamil Pestka. Uwaga, bomba z daleka! Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja! No coś wspaniałego! Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż, takiego uderzenia tylko po zazdrości. Na razie 2-0. Afonso Souza. I ładnie mija teraz rywala. No, chyba trafi! Wow, co za bramka! Z woleja do siatki, pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę, a tam już wystarczyło dobrze trafić piłkę. Odbiła się jeszcze zanim uderzył, więc golkiper mógł być trochę zaskoczony. Mamy teraz wynik 2-1. Kowaczewicz. Przetrzymują piłkę.
hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. Strzał z daleka! Ale od razu widać było, że bramkarz sobie z tym poradzi. Ładna obrona. Pestka. Próbuje strzału. Tak to się robi! Bramka! Proszę Państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Cóż za spokój, cóż za precyzja. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze stali, żeby trafić i nie przedotrzeć. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Bardzo dobrze teraz w obronie blokują. Dośrodkowanie nie trafia tam, gdzie miało trafić. Nie ma gola. Bramkarz zbija piłkę na słupek. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Ośrodkowuje teraz ze skrzydła. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. I to już koniec. Mecz dobiega końca. I ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Tak zawsze należy grać i wygrywać w lidze, Tomku. Dwie bramki przewagi świadczą same za siebie. Bardzo dobra forma, zasługuje na sporo pochwał po dzisiejszym meczu. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.